A więc, przepraszam za tą awarię. Witam Państwa. Witam gości szanownych. Witam. Dzień dobry. Również witamy. A więc, zadajemy sobie dzisiaj pytanie. Co to jest miłość? Proszę pierw, Apple White. Oj, można wstać? Oczywiście. A więc zapytam się Panią, czy jest Pani zakochana? Tak, jestem zakochana. A szczęśliwie czy nieszczęśliwie? Szczęśliwie. Kim? Jeśli można by było spytać. W Darlingu czy Mingu? Kto to jest? Książę z bajki. Tak, a czy to się... Księcia z bajki. A czy to się wiąże z czymś takim jak, nie wiem, jakieś przeznaczenia z waszego wymiaru? Przeznaczenie? On jest częścią do mojej bajki. Aha. Czy naprawdę jesteście zakochani, czy to tylko w ramach tak zwanego projektu, jak to ja mówię? Naprawdę. Aha. Szanujecie się nawzajem? Oczywiście, że tak. Nie wiem, spędzacie ze sobą dużo czasu. Rzeczywiście tak. Aha. Jak bardzo ważni jesteście dla siebie nawzajem? Bardzo mocno. Jak bardzo? Bardzo mocno, to widać. Łączą was jakieś więzy rodzinne? No, raczej nie. Raczej. Dobrze, to za bardzo dobrze. W ogóle, jak się poznaliście? Aha, tak. Od takiego pewnego czasu chodziłam do szkoły Ever After High. I oto tak się poznaliśmy. Były smocze igrzyska, ja tam zjadłam. Oczywiście w moim przeznaczeniu jabłko, otrute jabłko, które mi dała Fable, zła czarownica. No i właśnie wtedy, no wiesz, trumna i tak dalej. Koniec. Aha. A jak odzemnicie swoją miłość? No, dobrze. Aha. A więc teraz może co nieco o miłości Duchess. Dobrze. Nagła awaria prądu wprost do tematu. To się wcale nie kojarzy. Hej. Chociaż muzyczka jest. No tak. Czy pani jest zakochana? Nie. W historii owszem, ale nawet nie wiem, kto to jest. Nawet jeżeli bym go znała, to i tak nie warto by było się nie zakochywać. A dlaczego? Ponieważ zamieniam się w łabędzia na końcu swojej historii. To wcale nie jest śmieszne! To wcale nie jest śmieszne! No i jestem jeszcze szczęśliwie zakochana. Gdybym nawet go kochała, to bym musiała bardzo dużo z nim spędzić czasu. Prąd jest z powrotem. Aha, i to jest właśnie moja miłość. Taka nieszczęśliwa, nawet jakbym go kochała. No, to bym musiała dużo z nim czasu spędzać i w ogóle, tak żeby było... Jakie to jest smutne. Nawet go nie znam. To jest smutne, nawet nie wiem, kto jest mi przeznaczony. Ale to jest smutne, że nie masz swojego chłopaka. Nie wszyscy mają, no nie wiem, Lizzie się zakochała w twoim? Że co? Że twoja historia nie kończy się dobrze, tylko źle. Przestań. Nie rozkazuj. Twój chłopak podkochuje się w każdej z dziewczyn z Ever After High. No, to jest chłopak do prawdziwej miłości. Tak, i on podrywa wszystkie dziewczyny. Duchess, to nie jest ważne! A!
Co to może następna część?